Witajcie drodzy kochani. Chciałem zamienić kilka słów na temat właśnie reinkarnacji, czyli poprzednich wcieleń. Ja po prostu od siebie dodam tak, że wiele osób się ciekawi, a kim byłem, a czy byłem tu, czy byłem tam, czy byłem w takim kraju, czy byłem w Tybecie, a może byłem mnichem buddyjskim, a może byłem jakimś królem czy królewną. Ja powiem jedno, ten świat materialny nie istnieje od dziś. Ten świat materialny już ma miliony, miliony lat. Ta Ziemia również już przeszła swoje procesy w ciągu wielu, wielu tysięcy lat. Także dodam, że w tym świecie materialnym cały czas następują wcielenia i reinkarnacje różnych osób. I co za tym idzie, przyjmowanie ciał materialnych w tym świecie materialnym. Ja powiem jedno, że tak naprawdę nie jest istotne wiedzieć, kim jestem, kim byłem, przepraszam, kim byłem w poprzednich wcieleniach, tylko trzeba wiedzieć, kim jestem teraz i co zamierzam zrobić teraz, żeby poprawić swoją sytuację karmiczną, czyli jak po prostu mogę zmienić swoją karmę na lepszą, jak mogę zadziałać, w jaki sposób mogę zadziałać, żeby ta karma była lepsza i żeby się poprawiła, w jakim systemie muszę myśleć, żeby zmienić swoją karmę, żeby po prostu spowodować, żeby tej karmy nie było aż tyle. Znaczy, ja bym zaczął tak od pierw, żeby uregulować używki, czyli po prostu rzucić wszelkie rodzaje papierosy, alkohol i tego i jakieś tam marihuany, nie marihuany, narkotyki w ogóle, jeżeli ktoś bierze. Jeżeli nie, no to po prostu rzucić ten trochę ten alkohol tak trochę na bok, odrzucić palenie papierosów i wziąć się za jogę, wziąć się za studiowanie Wedów, za studiowanie Śrimad Bhagavatam, książek z Indii, za studiowanie Bhagavad Gity, za studiowanie Upanishad, gdzie w Upanishadach jest napisane, jak wielkie dusze doszły do samorealizacji, doszły do pojednania, do unii z najwyższą osobą Boga. To właśnie w tych książkach znajdziecie sekret, jak rozwinąć w sobie miłość, która jest do najwyższego sobie Boga, jak żeby się wyzwolić z tego świata materialnego. Także te inkarnacje poprzednie nie są naprawdę tak istotne, czy byliśmy może sędzią, czy byliśmy w jakiejś bogatej rodzinie, czy byliśmy w Australii, czy byliśmy w Stanach Zjednoczonych, czy byłem konfederatem i zabijałem w Stanach Zjednoczonych innych, byłem po prostu żołnierzem. No, drodzy kochani, są pewne osoby tutaj z moich znajomych, co chwilę mnie tutaj dzwonią, co chwilę mi tutaj pytają się, a kim byłem, a może byłem władcą Atlantydy, a może byłem tutaj wielkim królem, czy teraz byłem jakimś Arystotelesem i tak dalej, itd., itc. Ja jeszcze raz powtarzam, że nie jest to istotne, kim byliśmy. Jest bardzo istotne, kim jesteśmy teraz i żeby po prostu jakby zminimalizować efekt naszej negatywnej karmy, musimy intonować mantry, mantry oczyszczające. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Albo mantrę Radhe Radhe Syama Radhe. I powtarzając pół godziny taką mantrę, możemy się oczyścić, możemy dojść do wysokiej stanu świadomości, możemy mieć po prostu dobry, piękny dzień i po prostu jakby praktykować tą jogę na co dzień. To nie jest tak, że raz kiedyś pomedytuję i już będę oczyszczony z karmy. Nie. To jest proces. Proces, który trzeba po prostu dzień w dzień przestrzegać, by oczyścić się z karmy. I ja polecam Wam dojść do stanu transcendentalnego, żebyście po prostu nie przejmowali się, jeżeli coś Wam się zgubiło, nie przejmowali się, jeżeli coś straciliście w swoim życiu, czy to jest osoba, czy to jest jakiś przedmiot, czy to jest jakiś samochód, a może bank Wam wziął mieszkanie i jesteście teraz załamani, macie depresję. Nie. Po prostu być w stanie transcendentalnym. Stanie się, co się stanie w tym świecie materialnym, wy musicie być w stanie transcendentalnym. Możliwe, że w jeden dzień może być tak, że wybuchnie wojna i dużo ludzi będzie po prostu na ziemi, którzy po prostu już porzucili swoją pokrywę cielesną i będą leżeli to tu, to tam, to będą leżeli na jakichś ruinach, mogą leżeć gdzieś na drodze, a my musimy być po prostu transcendentalni i po prostu jakbyśmy tego nie widzieli. To jakbyśmy jakieś grzyby widzieli, które rosną gdzieś w lesie. Tak musimy się zachowywać. Nie musi nas to po prostu dotykać. I w ten czas dojdziemy do jakiejś pewnej pozycji transcendentalnej. I jeżeli mamy tą pozycję transcendentalną, możemy awansować jeden schodek więcej do góry. I właśnie to chcę, żebyście, to jest właśnie ten przekaz właśnie w tym filmiku, żebyście doszli do poziomu transcendencji. Żebyście nie interesowali się, a kim byłem, a co robiłem, a byłem królem, a byłem jakimś sędzią, a byłem piratem.
Nie, to po prostu jest jakby już przeszła bajka, to już ten film już przeszedł i tylko w tej chwili została tylko nasza karma, która jest z poprzednich żyć. Dlatego właśnie nie jest dobre, żeby myśleć o tym, co było kiedyś w poprzednich życiach, tylko o tym myśleć, co jest teraz i co będzie. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje Aronit. Właśnie to jest ten Aronit Home Office, który zabezpiecza nasze mieszkanie przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym od żył wodnych. I to jest podkładka, która nas chroni też przed promieniowaniem geopatycznym. Tą podkładkę można wykorzystać do harmonizowania wody lub też do podłożenia pod materac, jeżeli ktoś ma problem z kręgosłupem, go bolą plecy. Ona też może się przydać. Także dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia do następnego programu.